Tematem dzisiejszego wystąpienia jest franchising, zakres doradztwa prawnego przy tego typu umowach czy przy tego typu działalności. Od razu chciałabym zastrzec, że moje wystąpienie będzie obejmowało przede wszystkim tak zwane IPR, czyli prawa własności intelektualnej przy franchisingu w związku z tematem całego cyklu, który tutaj mamy, czyli IPR Days. Także proszę mi wybaczyć, jeżeli poczują się Państwo nieusatysfakcjonowani moim wystąpieniem w zakresie innym niż własność intelektualna. W tym zakresie pozostaję do dyspozycji już po wystąpieniu. Na początek chciałabym kilka słów powiedzieć o podstawowych zasadach, którymi moim zdaniem powinni kierować się wszyscy prawnicy, którzy decydują się na doradzanie klientom w zakresie franchisingu. Te zasady są następujące. Po pierwsze, myślimy prawnie, ale też biznesowo. Państwo jako prawnicy, bądź też przyszli prawnicy może już wiedzą, że prawnicy mają tendencję do myślenia paragrafami, co może sprawdza się bardzo dobrze przy pisaniu opinii prawnych, ale niekoniecznie już przy zajmowaniu się tak ściśle związanymi z gospodarką i z działalnością gospodarczą zagadnieniami jak franchising. Tutaj niestety albo niestety nie obędzie się bez bardziej wnikliwych studiów nad naturą franchisingu, nad rodzajem tego typu działalności. Także pamiętajmy o tym, że myślimy nie tylko prawnie, ale i biznesowo. Po drugie, franchising ze względu na swoją złożoność i na kompleksowość zagadnień, z którymi mamy do czynienia przy franchisingu, wymaga bardziej, jak to nazwałam, globalnego myślenia o transakcji, z którą mamy do czynienia. Także nie może być sytuacji takiej, że franchisingodawca czy franchisingobiorca, który udaje się do kancelarii i prosi o pomoc prawną i ma szczęście spotkać się na przykład z prawnikiem od znaków towarowych, dowie się wszystkiego o rejestracji znaków towarowych, ale nie dowie się na przykład o tym, jakim ryzykiem jest niezawarcie w umowie franchisingu zakazu konkurencji. Także pamiętajmy o tym, że franchising jest na tyle skomplikowanym stosunkiem prawnym, na tyle kompleksowym, że musimy wziąć pod uwagę bardzo różne zagadnienia. Oczywiście inaczej doradza się z perspektywy prawnika franchisingodawcy, a inaczej z perspektywy prawnika franchisingobiorcy. Jak Państwo być może wkrótce już się zorientują, podstawową odpowiedzią prawnika na każde zadane przez klienta pytanie jest to, a kogo ja reprezentuję, prawda? Bo inaczej doradzamy powodowi w procesie, inaczej pozwanemu i podobnie inaczej doradzamy właśnie dawcy franchisingu, a inaczej biorcy. To jest bardzo istotne, zwłaszcza wówczas, gdy konstruujemy umowę franchisingu. Zazwyczaj robimy to, jeżeli pracujemy dla dawcy, prawda? Ale może się zdarzyć, że dawca dopuszcza pewien margines swobody przy negocjacjach, co jest rzadkością, ale można sobie taką sytuację wyobrazić. Warto wówczas myśleć przede wszystkim o swoim kliencie i o tym, jakie zagrożenia bądź też jakie korzyści może on mieć z transakcji. No właśnie, specyfika branży. Jak już wspomniałam, franchising jest bardzo ściśle związany z działalnością gospodarczą i w ogóle z gospodarką. W związku z tym nie można dobrze doradzać klientowi przy umowie franchisingu, jeżeli nie interesujemy się bądź też nie mamy pojęcia o branży, w której działamy. Przykładowo, gdybyśmy mieli na przykład franchising produkcyjny w dziedzinie farmaceutyków, nie dałoby się dobrze doradzać klientowi, nie wiedząc o tym, jak regulowana jest to dziedzina prawa, jakie są wymogi dotyczące rejestrowania farmaceutyków, ich reklamowania czy też wprowadzenia do obrotu. Podobnie, jeżeli zajmujemy się franchisingiem nawet usługowym, ale działamy w dość specyficznej branży, powinniśmy orientować się, jaka to jest branża, jakie są jej szczególne wymogi czy też niebezpieczeństwa dla klienta. To jest bardzo istotne. I wreszcie musimy mieć wzgląd na różne formy franchisingu, ponieważ inaczej będzie wyglądało doradztwo dla klienta, który ma powiedzmy jeden zakład czy jedno przedsiębiorstwo i chciałby udzielić franczyzy na prowadzenie podobnego przedsiębiorstwa drugiemu podmiotowi albo nawet drugiemu i trzeciemu, a inaczej jest, kiedy obsługujemy na przykład biorców dużej sieci międzynarodowej, która ma swoje standardy, ma swoje umowy, ma swoje procedury. No właśnie, wspomniałam o tym, że inaczej doradzamy dawca, inaczej doradzamy biorcy franchisingu. Tutaj wpisałam na slajdach kilka przykładów tego, jak ta perspektywa strony umowy franchisingu może wpływać na zakres doradztwa prawnego.
Od razu chciałabym się podzielić z Państwem taką uwagą natury technicznej bardziej. Ciężko jest mówić o doradztwie prawnym bez doradzania prawnie, prawda? Także ja mogę dzisiaj tylko ewentualnie zaznaczyć pewne problemy, czy zaznaczyć pewne zagadnienia, które są istotne przy doradztwie prawnym. Natomiast oczywiście, czym jest to doradztwo i w czym się zamyka i na czym polega, to zawsze wychodzi, przepraszam za słowo, w praniu. No właśnie, perspektywa dawcy franchisingu, bądź też dawcy franczyzy. Mieliśmy tutaj już mowę o różnicach terminologicznych. Po pierwsze, zazwyczaj rolą prawnika jest ocena prawna struktury franchisingu. Zwykle jest tak, że dawca, kiedy przychodzi po poradę prawną do prawnika już po jakimś czasie funkcjonowania sieci, ma swoją strukturę opracowaną w szczegółach, ale może się na przykład zdarzyć, że jest to franchisingodawca z zagranicy, nie polski podmiot i może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że niektóre uregulowania, które są w strukturze zawarte, nijak się mają do tego, co polskie prawo wymaga, stanowi bądź też czego zabrania. Z drugiej strony, jeżeli mamy to szczęście, że mamy szansę doradzać klientowi, który dopiero tworzy sieć franchisingową i chciałby to zrobić po Bożemu, czyli z prawnikami od początku do końca, to mamy ogromną szansę i radość z tego, że nasza sieć będzie od samego początku działała zgodnie z polskim prawem. Elementem właśnie oceny prawnej struktury franchisingu jest ustalenie wzajemnych obowiązków dawcy i biorcy franchisingu. To oczywiście jest bardziej kwestia biznesowa i kwestia tego, co na przykład dawca chce dać, czy co dawca chce zaoferować biorcy, lub też czego wymaga odbiorcy. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że również są tutaj bardzo istotne implikacje prawne. I gdyby się okazało, że na przykład dawca życzyłby sobie, żeby biorca na przykład, nie wiem, do końca życia nigdy nie podjął żadnej innej działalności gospodarczej pod żadnymi warunkami, bo tak, to my musimy wiedzieć o tym, że to niekoniecznie mogłoby być zgodne z prawem ze względu na ochronę konkurencji czy ze względu na tak zwane zasady współżycia społecznego, prawda? W każdym momencie, kiedy nasz dawca chce tworzyć sobie reguły wzajemne postępowania we franchisingu, powinniśmy pomóc mu robić to w sposób prawidłowy i w sposób zgodny z prawem. Wymagania wobec franchisingodawcy. Proszę Państwa, wbrew temu, co wielu przedsiębiorców prowadzących zakład obuwniczy, sklep z ziołami czy inną działalność gospodarczą myśli, nie każdy przedsiębiorca może być dawcą franchisingu. Przykładowo mieliśmy w Polsce kilka przypadków czy też prób tworzenia sieci przez osoby, które wcześniej albo nie prowadziły własnego zakładu, albo prowadziły jeden mały zakład gdzieś tam na jakimś rynku lokalnym, nie bardzo wiedząc, jak to wygląda w innych miastach, w innych krajach czy w innych lokalizacjach. Najlepsze sieci franchisingowe powstają wówczas, kiedy dawca, zanim podejmie działalność w sieci, ma już jakieś doświadczenie jako przedsiębiorca, ma doświadczenie także jako przedsiębiorca na różnych rynkach lokalnych, także ma większą wiedzę o możliwych problemach, o możliwych uwarunkowaniach lokalnych i o tym, jak najlepiej zabezpieczyć i siebie, i biorców przed ryzykiem plajty. Oczywiście mamy także wymagania wobec biorcy franchisingu, dlatego że tak jak nie każdy może być dawcą, tak nie każdy może być biorcą franchisingu, niekoniecznie muszą one dotyczyć zgodności uśmiechów dawcy i biorcy, jak tutaj była mowa, ale czasami może być tak, że osobowość biorcy może mocno rzutować na powodzenie całej transakcji. Jeżeli na przykład mamy osobę, która ma doświadczenia biznesowe, ale takie, że 5 razy z rzędu plajtowała w różnych działalnościach, to niekoniecznie jest to materią na naszego biorcę, prawda? Z drugiej strony, jeżeli mamy osobę, która w tajemniczych okolicznościach rozstała się burzliwych bardzo ze swoim byłym wspólnikiem i gdzieś tam w tle były głosy na temat przejęcia wrogiego przedsiębiorstwa albo przyjęcia prawnoznaku albo czegokolwiek innego, to też powinno to wzbudzić naszą wysoką czujność. Zawsze doradzamy klientom, aby dobrze przeanalizowali kondycję drugiej strony transakcji, czyli na przykład biorcy franchisingu. Oczywiście nie zachęcamy tutaj naszych klientów do jakiegoś czarnego wywiadu gospodarczego poniżej standardów etyki, ale zawsze warto sprawdzić na przykład KRS-y, gdzie są informacje o kapitale, o strukturze działania, bo to może dostarczyć bardzo istotnych informacji. Warto zajrzeć do innych dostępnych informacji o danym przedsiębiorcy, poczytać, pointeresować się, ponieważ może to mocno wpłynąć później na współpracę. Musimy sobie z góry ustalić zakres udostępnienia
tego szeroko pojętego know-how czy innych elementów wchodzących w zakres szerokiego know-how w umowie franchisingu, ponieważ może być tak, jak już powiedzieli tutaj moi przedmówcy, umowy franchisingu mają wiele odmian i wiele rodzajów. To wynika z praktyki. Umowy tworzą się w praktyce i w praktyce funkcjonują. Dlatego może się okazać, że w danej sytuacji nie leży w interesie dawcy franchisingu przekazanie wszystkiego, co ma w szczegółach. Może się okazać, że jeżeli przykładowo ma on na myśli franchising częściowy, obejmujący tylko część jego działalności, to warto zachować jednak w tajemnicy i nie udostępniać tego, co nie jest niezbędne biorcy do prowadzenia działalności. Należy też z góry zastanowić się, czy chcemy i czy przewidujemy możliwość subfranchisingu. Ta możliwość, za chwilę będę jeszcze mówiła o tym, czym dokładnie jest subfranchising. Teraz powiem, że to może być istotne z dwóch względów. Z jednej strony subfranchising daje szansę na większy rozwój sieci, na większe zyski tenże dawcy, a wszyscy wiemy, że to właśnie o zyski chodzi, dlatego że umożliwia dawcy zbieranie prowizji tylko od bezpośrednich biorców, ale także od ich biorców. Z drugiej strony może to być także korzystne dla biorcy franchisingu, który pewne wydatki i koszty względem dawcy rekompensuje sobie zyskami od tych ostatnich biorców na dole drabiny czy na dole drzewka. Kontrola. Jak już Państwo na pewno się zorientowali, umowa franchisingu polega na udostępnianiu bardzo istotnych informacji gospodarczych o dużej wartości dla dawcy, w związku z czym udostępnienie ich tak bardzo radośnie, bez żadnego zabezpieczenia się przed ewentualnymi problemami, to nie jest rozsądne. Oczywiście wszyscy wierzymy w idealny świat, ale zdarzają się nam różni przedsiębiorcy, którzy niekoniecznie zawierając umowę franchisingu myślą wyłącznie o dobrze i dobrych interesach dawcy franchisingu. Dlatego musimy sobie zabezpieczyć możliwość kontroli. Zwykle w umowach franchisingu pojawiają się postanowienia typu takie, które umożliwiają dawcy franchisingu kontrolowanie przedsiębiorstwa biorcy, tego czy na przykład logo są odpowiednio widoczne, dobrze wywieszone, czy personel jest odpowiednio miły i uprzejmy, czy dajmy na to są stosowane wszystkie procedury itd. itd. I musimy oczywiście przewidzieć możliwość wycofania się z franchisingu. Temu służą chociażby postanowienia umowne dotyczące wypowiedzenia umowy franchisingu. To jest to, o czym mówił mój przedmówca między innymi. Przy czym, co istotne, franchising tak naprawdę może mieć sens tylko wówczas, kiedy jest prowadzony odpowiednio długo. Oczywiście wszystko zależy od skali inwestycji i od skali działalności. Mamy w tej chwili w Polsce sieci franchisingowe, w których wysokość nakładów nie przekracza 10 tysięcy złotych i takie nakłady biorcy oczywiście w miarę szybko się zwracają i można prowadzić działalność przez 3 lata i już mieć z tego jakieś zyski. Natomiast w przypadku, dajmy na to, sieci McDonald's, która, jak wyczytałam w również Państwu udostępnionym numerze Franchising Info, wymaga nakładów własnych w wysokości 150 tysięcy dolarów. 3 lata to może być trochę mało, żeby zebrać odpowiednie zyski. Także dopuszczalne są bardzo różne rozwiązania. Oczywiście byłoby lekkomyślnością decydowanie się na umowę, która będzie trwała zawsze i wiecznie, póki nas śmierć nie rozłączy. Natomiast możemy mieć konstrukcję, w której umowa jest zawarta na 5 czy 10 lat, a po upływie tego okresu albo jest automatycznie przedłużona na kolejne lata trwania, bądź też może być po tym okresie wypowiedziana. Zupełnie inaczej, albo przynajmniej dość inaczej, doradza się biorcy franchisingu. To jest z perspektywy biorcy najistotniejsze, to oczywiście koszty. Dlatego, że często osoby, które kandydują czy też aspirują do roli biorców franchisingu, wiedzą o opłatach, wiedzą o prowizjach, ale nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że powinni posiadać jeszcze jakiś kapitał własny na wstępie. Z tego względu, że zazwyczaj wejście w sieć franchisingową wymaga poniesienia pierwszych inwestycji. To jest przykładowo wyposażenie salonu fryzjerskiego, to jest zakup produktów do sklepu, to jest przygotowanie wszystkich procedur, ubrań, strojów firmowych itd., itd. W związku z tym warto wcześniej zaplanować wysokość kosztów i wydatków związanych z umową franchisingu. Zwykle jest tak, że dawca franchisingu, który ma już swoją sieć i która ta sieć funkcjonuje już jakiś czas, określa z góry,
jakiego rzędu wydatki mogą wchodzić w rachubę. I tak jak powiedziałam, to jest od kilku tysięcy złotych w przypadku, dajmy na to, punktów kasowych, czyli punktów, w których możemy zapłacić za nasze rachunki, aż do kilkuset tysięcy złotych w przypadku dużych i znanych marek, zwłaszcza międzynarodowych, którym tak naprawdę płaci się także za to, że ta marka jest tak dobra, tak znana i tak silna na rynku. Co ważne, nie możemy planować inwestycji tak zupełnie bez żadnego zapasu, powiedziałabym nieładnie, dlatego że zwykle jest w ten sposób, że po pierwszych inwestycjach następuje okres, przez który działalność musi dopiero zacząć zarabiać na siebie. W związku z tym każdy biorca powinien uzbroić się w cierpliwość i przygotować się na kilka pierwszych, mało tłustych miesięcy, jeżeli nie lat. W związku z tym każdy, kto chciałby się zdecydować na tego typu działalność, powinien przeznaczyć sobie pewien margines oszczędności czy margines środków na w pierwszym momencie dokładanie do interesu. Konieczne są szkolenia i szczęśliwie dla biorców zwykle przy większych sieciach franchisingowych za szkolenie odpowiada dawca franchisingu, co oznacza nie mniej, nie więcej jak to, że każdy biorca powinien się przeszkolić, powinien być odpowiednio pouczony przez dawcę o tym, jak funkcjonuje dany biznes, jakie są jego wymagania, jakie są warunki, z czym należy się liczyć, czego należy się bać i tak dalej. Oczywiście musimy być świadomi tego, że są pewne obowiązki w trakcie trwania umowy franchisingu. Znowu odwołując się do praktyki, często jest tak, że biorca nastawia się na pewne koszty czy na pewne trudności na początku, kiedy zakłada swój własny biznes, a nie liczy się z tym, co będzie musiał jeszcze robić już w trakcie trwania umowy franchisingu. Na przykład często bardzo bolesne dla biorców jest to, że muszą dokładnie raportować dawcy o tym, jak funkcjonuje ich biznes, że dawca może robić kontrolę w przedsiębiorstwie biorcy, że na przykład biorca nie może w żaden sposób odstępować od procedur, które są wyznaczone przez dawcę franchisingu. Przykładowo zdarzało mi się czytać w prasie czy słyszeć od klientów skargi na to, że dajmy na to dawca nie zna polskiego rynku, nie zna realiów i na przykład nie wie, że ten produkt dawcy to jest na polskim rynku bardzo drogi i powinien być tańszy. Wszystko pięknie, ale dawca zwykle ma jakieś doświadczenie i wie, że wyższa cena produktu jest konieczna ze względu na jego na przykład luksusowe przeznaczenie albo na jego markę. W związku z tym biorca niestety powinien w takiej sytuacji pochylić głowę, uznać wyższość i większą wiedzę dawcy franchisingu i zwykle nie ma marginesu jakby tutaj na swoje własne pomysły. Chociaż oczywiście to wszystko zależy od sieci i zdarzają się bardzo różne modele. Oczywiście mówimy biorcy o konieczności płatności wynagrodzenia. Podejrzewam, że każdy biorca na to w pierwszej kolejności zwraca uwagę, bo to są jakby jego podstawowe koszty i obciążenia. Mimo wszystko warto uświadomić klientowi, że te koszty to nie jest tylko opłata wstępna, to są także prowizje, które jak Państwo słyszeli sięgają nawet 10% od obrotów i żeby później nie było przykrych niespodzianek typu dlaczego ja muszę płacić te 10%. I tutaj jakby jeszcze rzuciłam hasło prawo i obowiązek korzystania z logo, oznaczeń, standardów organizacji i działania. O co chodzi? Chodzi o to, że biorca może spodziewać się tego, że ma prawo korzystać z marki, dajmy na to McDonald's, ale może nie być świadomy tego, że nie może tego nazwać McDonald's u Stasia na przykład. Że musi trzymać się tylko i wyłącznie logo, czy tylko i wyłącznie oznaczenia, które narzuca mu dawca. Podobnie nie może taki McDonald's u Stasia mieć innej kolorystyki, innego wystroju czy innych strojów paniów, na przykład za ladą, przy której sprzedaje się produkty. Także korzystanie z oznaczeń, z logo, z tego takiego bardzo szerokiego know-how dawcy, to nie jest tylko prawo biorcy, to jest najczęściej także jego obowiązek.